Rozdział czwarty. Misza Szpak. Michał Szpak urodził się w czasach, kiedy szalejąca fala prześladowań sekciarzy w cudzysłowie jeszcze nie zdążyła ucichnąć, a w niektórych miejscach zdarzały się nieludzkie ekscesy. Jego ojciec, Terentij Szpak, chociaż był szczerze wierzącym i odważnym chrześcijaninem, to jednak często pochłaniały go sprawy materialne. Żyli dostatnio, ojciec był właścicielem młyna i często bywał w rozjazdach. Dlatego też mieszkańcy wsi z zawiści, ale przede wszystkim z nienawiści do przeklętych sekciarzy, przyrzekli, że wypalą ten wrzód. Wkrótce te obietnice zmieniły się w tragiczną rzeczywistość. Był rok 1915. W narodzie budził się duch zemsty. Słychać było o linczach i rozprawianiu się ludu z ciemiężycielami. Pewnego razu, gdy Terentij wyjechał w interesach, a w domu została tylko żona z małymi dziećmi, o zmierzchu ktoś zastukał w okno Szpaków, a z boku z drogi rozległ się przeraźliwy dziecięcy krzyk. Sztunda się pali! W nawiasie sztundami nazywali wieśniacy ewangelicznych chrześcijan. Żona, wyjrzawszy przez okno, zobaczyła, że rzeczywiście w sąsiednich oknach odbijał się złowieszczo szkarłatny blask ognia, oświetlając ulicę. Złapała na ręce 4-letniego Miszkę i przerażonymi, szeroko otwartymi oczami patrzała, jak języki ognia z okropnym syczeniem powoli wspinają się po strzesze dachu i zajmują drewniany sufit. Powietrze napełnił zapach smoły z drewnianych belek i gryzący swąd starych szmat tlących się na strychu. Kobieta tylko krzyknęła w rozpaczy. Boże mój! Jedną ręką przycisnęła kurczowo syna do piersi, a drugą złapała się za głowę. Ludzie zebrani w oddaleniu nie zamierzali w żaden sposób pomagać. Boże mój! Boże mój! Szeptała do siebie mama Miszy i wypuściwszy go z rąk patrzyła skamieniała ze strachu napełzające po suficie płomienie. Tutaj jednak Bóg zadziałał, okazując swoje miłosierdzie. Płomień nagle przestał się rozprzestrzeniać i po chwili zaczął gasnąć. Prystaw, w nawiasie komisarz policyjny w carskiej Rosji, stojąc w zadumie ze skrzyżowanymi na piersiach rękami, nagle odwrócił się do ludzi i groźnie wymachując krzyknął: I co tak gęby porozdziawialiście, zdziwieni? Ano brać się do rozbierania chaty! I tak chatę, którą Bóg ocalił od ognia, ludzie pokrzykując zaczęli belka po belce rozbierać. Ktoś wyciągnął z izby stół i na rozkaz prystawa nakryto go obrusem i postawiono przy bramie. Później usiadł przy nim na ławce i zaczął z ohydnym cynizmem wygłaszać zarzuty przeciwko mamie Miszy, że jakoby to ona sama celowo spowodowała pożar. Kobieta jakoś nienaturalnie się wzdrygnęła i upadła na ziemię. Nikt nie pośpieszył, żeby ją podnieść. Padając, zdążyła położyć rękę na głowie chłopca i wyszeptać: Miszka, módl się. Później już po ciemku przyszedł ktoś, usilnie się żegnając, i odciągnął nieruchomą matkę wraz z synem od oszalałego tłumu pod ogrodzenie w zagrodzie. Jeszcze długo ludzie buszowali na zgliszczach domu przeklętego sztundy, aż zza kilku pozostałych warstw belek pokazał się rosyjski piec stojący samotnie na środku izby, strasząc swoją otwartą paszczą. Opalone krokwie z rozebranego dachu ostatni raz zamigotały i zgasły. Dym pożaru powoli rozchodził się po wsi. Ludzie zaczęli się rozchodzić po domach, patrząc z ukosa na słabo oświetloną przez księżyc, leżącą pod płotem kobietę z płaczącym dzieckiem na piersi. Pomiędzy chmurami pojawił się księżyc, oświetlając zgliszcza pozostałe po gospodarstwie sztundzisty Szpaka. Mama Miszki otworzyła na chwilę oczy, w których po raz ostatni odbił się blask księżyca. Głęboko westchnąwszy, otworzyła zaciśniętą dłoń, w której były sterczące włoski Miszy, i wstrzymując powiekami nadbiegające łzy, umarła. Ktoś z sąsiadów oderwał sennego Miszę od matczynej piersi i zaniósł do swojej chaty, a nieboszczkę przykrył obrusem zdjętym ze stołu.
Rano Tierenti wrócił do swoich zgliszcz i klęknąwszy przy ciele żony, długo po cichu się modlił. Później obszedł pogorzelisko i długo stał ze zdjętą czapką, patrząc na resztki rozgrabionego dobra. Jeden z wieśniaków przyprowadził do niego Miszkę i pomógł ułożyć na wozie ciało żony. Wyjechawszy na skraj wsi, Tierenti obejrzał się ostatni raz i opuścił wieś. Och, ludzie, ludzie! Przyjdzie czas, że z waszych domów zostaną takie same zgliszcza i kto was wtedy pocieszy? Zrujnowanego i całkowicie załamanego Tierentija przyjęli w sąsiedniej wsi swoi powierze, ale nie na długo. Po strasznej śmierci żony sam pan powołał Tierentija do swoich przybytków i umarł, zostawiwszy po sobie osieroconego Miszę z siostrzyczką. Przez 2-3 lata Misza dorastał w rodzinie, która go przygarnęła. Potem ktoś wpadł na pomysł, aby przewieźć go do Kubania, gdzie na krymskiej stanicy stał jeszcze ojcowski młyn. Tam zostawili ich we dwoje wraz ze starszą siostrą, u zupełnie obcych ludzi, wyznaczając pewną sumę na opiekę, którą mieli otrzymywać od najemców młyna. Po krótkim czasie jednak środki pozostawione na utrzymanie sierot zniknęły, a o najemcach młyna nic nie było wiadomo. Sierotom oznajmiono, że nie ma za co ich karmić. Siostra, ratując życie, wyjechała do sąsiedniego miasta, a Miszka, odprowadzając ją nierozumiejącymi oczami, został na łasce Bożej i litości mieszkańców wsi. Kiedy nadszedł głód, Misza zaczął najmować się jako pomocnik u drwali, którzy płacili mu resztkami ze swoich obiadów. I tak, brodząc po pas w śniegu, chłopiec zarabiał sobie na skórkę od chleba lub garść parzonych kapuścianych głąbów. Pod koniec lutego jego odzież zupełnie się porwała i przyglądając się z niepokojem swoim łachmanom, Misza często spoglądał na drogę, po której, jak sobie zapamiętał, odjechali najemcy młyna. Nie pojmował rzecz jasna nic ze spraw handlowych i tylko pamiętał instynktownie, że jakiś wujek powinien przyjechać i przywieźć dla niego pieniądze. Dlatego codziennie patrzył z utęsknieniem na drogę, czekając na nieznanego wujka. Ale niestety po drodze jeździli tylko tacy, których on zupełnie nie obchodził. Pewnego razu u chłopca pojawiła się myśl: pójdę sam tą drogą i znajdę wujka najemcę. A ponieważ nikt się nim nie interesował, to i nikt nie zauważył, jak obwiązał podarte spodnie starymi szmatami i wsunąwszy po pęczku słomy w stare walonki, wyruszył po obiedzie przed zachodem słońca w swoją drogę w nieznane. Droga była jedna. Przeszedł przez rzeczkę i ślizgając się w walonkach, szedł w nadziei, że przed zmierzchem dojdzie do wsi. Napotkane sanie chłopiec przepuszczał lękliwie obok, a na ciekawskie okrzyki nie odpowiadał, naciągnąwszy na nos czapkę. Chłopiec przyspieszył kroku. Oczekiwana wieś, jak mu się zdawało, leżała gdzieś za wzgórzami, ale wzgórza zmieniały się, aż w końcu się skończyły, a droga całkowicie zginęła w ciemnościach. Wkrótce zapadła noc i step całkowicie przykryła bezgwiezdna noc. Strach zaczął opanowywać dziecięce serce, brzuch ściskało od głodu, kolana zaczęły się co chwila uginać, ręce zmarzły i Misza co chwilę zaczął przewracać się w śnieg. Kilkakrotnie przychodziła myśl, żeby zawrócić. Ale do czego i po co? Za nim nie pozostało nic oprócz oczekującego go głodu. Zebrawszy jeszcze resztki sił, Misza przeszedł kawałek, ale nie zobaczywszy nic, wsunął skostniałe ręce za pazuchę, skulił się i usiadł na sterczącym koło drogi pęczku siana. Po chwili mróz złapał go kleszczami za boki i szczypiąc po obnażonych kolanach zaczął go pochylać do ziemi. Nagle gdzieś od dołu, powoli pod łachmanami, zaczęło się rozchodzić po ciele chłopca błogie ciepło. Misza podniósł głowę i prostując ręce przeciągnął się. Nagle przed oczami mignęło mu światełko i dało się słyszeć rżenie koni. Misza przyłożył dłoń do czoła i zaczął wysilać wzrok, wpatrując się w dal. Zdało mu się, że z przodu coś ciemnieje.
Chłopiec zdecydował się tam podejść. Może to wieś? Przemknęło przez głowę dziecka. Misza zerwał się, ale nogi zupełnie odmawiały posłuszeństwa. Przewrócił się na bok i opierając się gołymi rękami o drogę, z wielkim wysiłkiem wstał. Potem zrobił krok w stronę ciemnego kształtu i zwalił się w śnieg. Kolana boleśnie uderzyły o coś ostrego i to go trochę ożywiło. Krok za krokiem, brodząc w przemarzniętym śniegu, powoli posuwał się do przodu. W niewielkiej odległości stał ogromny stuk siana, a obok niego, pokasłując, mężczyźni ładowali wozy. Misza nie pamiętał, jak dotarł do jednego z nich i uczepił się jego spodni. Mężczyzna z początku wystraszył się, widząc bezkształtny cień, i odskoczył w bok, ale kiedy zobaczył, że cień go nie puszcza, schylił się i zobaczywszy chłopca, krzyknął: Chłopcy! Bacz, szos takie za czudo przyczepilo z domene. W nawiasie: Chłopaki, zobaczcie, co to za cudo się do mnie przyczepiło. Język ukraiński. Kiedy przyświecili, zobaczyli małego chłopca trzymającego skostniałymi rączkami spodnie chłopa. Jego twarz była schowana pod opuszczoną czapką, a przez dziury w spodniach sączyła się stróżkami krew. Przecież to chłopiec z młyna, krzyknął ktoś, podniósłszy czapkę Miszy. Jaki kawał przeszedł! Natarli ręce chłopca śniegiem, zawinęli go w kożuch i udali się do stanicy. Tak Boża miłość ocaliła Miszę od zamarznięcia, a później i od głodowej śmierci. Okazało się, że ludzie ci byli rzeczywiście tymi najemcami młyna, do których szedł. Przygarnęli go do siebie i doprowadzili do porządku. U nich też dorastał, aż stał się młodzieńcem i okrzepł na ciele i umyśle. Przez te lata musiał znieść wiele trudów i wyrzeczeń, także czaszę sierocej goryczy przyszło mu wypić do dna. Ale to, co było najcenniejsze, że czysta, żywa wiara w Boga nie opuściła go. W jego pamięci nadal były lata wczesnego dzieciństwa, chrześcijańskie pieśni, opowieści o biblijnych bohaterach wiary, szczególnie o życiu Józefa, pięknego Mojżesza w koszyczku i Jezusa Chrystusa wstające wśród owieczek. Pamiętał skąpe, ale drogie pieszczoty swojej matki. Wspominał smutno pożar i zdemolowanie domu, śmierć matki, straszne, zdziczałe twarze wieśniaków. Oczywiście z biegiem lat wiele wspomnień się rozmyło, ale wiara w Boga została nienaruszona, a nawet rosła i utwierdzała się. Kiedy miał 17 lat, poczuł wielką chęć, by odwiedzić rodzinne strony i nazbierawszy środków, pojechał do miasta Kiercz, gdzie mieszkała jego starsza siostra. Już w pierwszych dniach udało mu się trafić na wierzących i znaleźć zgromadzenie, do którego przylgnął całą duszą. Bardzo się cieszył, mogąc usłyszeć chrześcijańskie pieśni i kazania. Przypomniało mu to stary dom rodzinny. Dusza zaczęła szybko się ożywiać. Niestety jednak stan duchowy społeczności nie był na dobrym poziomie i letniość wierzących przerażała duszę Miszy. Dawno już zapomniano o strasznych prześladowaniach z czasów carskich. Nowe warunki życia były całkiem inne, a i wierzących z tamtych lat zostało już niewielu, a w sercu Miszy rozpalał się coraz większy ogień. W 1929 roku jego serca dotknął Duch Święty i gorąco i szczerze wyznał swoje winy i przyjął Zbawiciela. Duchowe nowonarodzenie zmieniło Michaiła nie do poznania. Prawda Boża otworzyła się przed nim w całej pełni. Pojawiły się w nim dary duchowe, szczególnie dar głoszenia. Ogień Bożej miłości płonął w jego sercu jasnym płomieniem. Nawrócony chłopak jaśniał jak Boża pochodnia pośród zletniałych chrześcijan, a pragnienie słuchania Bożego Słowa wśród ludzi było bardzo duże. Będąc w pracy czy w innych miejscach, Michaił cały wolny czas poświęcał na rozmowach z ludźmi szukającymi Boga. W zgromadzeniu gorąco głosił o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa i wzywał do upamiętania. Nabożeństwa zaczęły się wyraźnie ożywiać, a grzesznicy zaczęli się nawracać, od czego serce Miszy płonęło jeszcze większą radością. Ale u niektórych wierzących, szczególnie starszych braci, pojawiła się zawiść.
Nie mogło im się pomieścić w głowach, że ten młody chłopak, który dopiero co się nawrócił, tak śmiało i odważnie sobie poczyna. Opowiadali, jak to oni po nawróceniu latami siedzieli na ławce i czekali, aż ktoś im zaufa i pozwoli wygłosić pierwsze kazanie, a ten ledwo się ochrzcił i już stoi z Biblią za katedrą. Zjadliwie i obraźliwie go krytykowali, pchani duchową zawiścią. Ich serca nie pałały anielską radością z powodu nawróconych grzeszników. Odnosili się do nich nieufnie, podejrzewając ich o udawanie. A to, że przez brata Miszę ludzie nawracali się do Pana, w ogóle ich nie ruszało i nie liczyło się dla nich. Za to na temat własnych kazań mieli bardzo wysokie zdanie. Uważali, że jest w nich coś prawie że anielskiego, mądrego i wielkiego. Ciągnęli je po godzinie, a kiedy komuś zdarzało się zdrzemnąć, to wprost z katedry karcili: „Ej, siostro, nie śpi!” Pierwszy raz przyszło Miszy zderzyć się z tą głupią faryzejską bezdusznością. Młode serce kłuła uraza, ale wewnętrzny głos wzywał, by to wytrzymał. Wtedy zrozumiał, że to jego szkoła pokory. Wkrótce te sytuacje jeszcze się zaostrzyły, szczególnie po tym, gdy zaczął jeździć z Ewangelią po miejscach, gdzie byli ci bardziej jej spragnieni i szukający zbawienia. Wyjazdy Miszy stały się dla starców zupełnie nie do zniesienia i ruszyli na niego z całą siłą swego oburzenia, udowadniając mu, że każdy wierzący, w tym i ten, który głosi słowo, ma siedzieć w swoim zborze i że to nie jest czas, żeby gdzieś jeździć. Z różnych miejsc dochodziły wieści o aresztowaniach i zsyłkach wierzących. Michał nie zgadzał się zupełnie z takim poglądem i na podstawie Ewangelii pokazywał im, że każdy wierzący, który otrzymał zbawienie w Chrystusie, musi zwiastować innym dobrą nowinę o Chrystusie ukrzyżowanym. Rozmowy przybierały niezwykle ostry charakter, ale Pan napełniał Michała taką siłą, że nie potrafili go pokonać. Jednak stosunki między nimi stawały się coraz bardziej napięte. Po tym brat postanowił ten problem postawić przed Panem w modlitwie i otrzymał jasną odpowiedź, że ma wyjechać. I tak poświęcił się służbie ewangelizacji i wyjechał w 1931 roku na Kaukaz. W Piatigorsku i Kisławocku znalazł swoich i płomiennie głosił Ewangelię. Jego kazania stały się motorem do wielu nawróceń i wkrótce stał się bardzo szanowany wśród wierzących. Ale nie tylko wierzący zwrócili na niego uwagę, także wrogowie się zaniepokoili. Misza, chociaż nie miał jeszcze doświadczenia w tej kwestii, jednak szybko przy pomocy miejscowych ustalił, że jest śledzony. Chociaż starał się unikać i zwodzić prześladowców, to jednak w końcu pewnego razu został zatrzymany. W rozmowie z nimi Michał doświadczył szczególnej obecności Ducha Świętego. Pan napełnił go taką mądrością i siłą, że sam był zdziwiony, a wrogowie nie umieli nic znaleźć, żeby można go było oskarżyć. Przesłuchawszy chłopaka i zabrawszy mu dokumenty, wypuścili go. Po kilku dniach wezwano go znów i znów odbyła się rozmowa. Michał po raz pierwszy doświadczał prześladowania za swojego pana, i gdzieś w głębi duszy było radosne uczucie: cierpię za mojego Pana. Jeszcze bardziej cieszył się, gdy pomyślał: jeśli mnie już wzywają na przesłuchania, to znaczy, że jestem już prawdziwym kaznodzieją. Oczywiście, kiedy zaprowadzili go do pokoju przesłuchań, serce drżało mu ze strachu. Jednak jak tylko zaczęli pytać, zapomniał o wszystkim i poczuł, jaką siłę daje Duch Święty w takich sytuacjach. Jaką radością napełniła się pierś, kiedy wyszedł z przesłuchania. Zagrozili mu, jednak dokumenty zwrócili. Z tą radością poszedł prosto na zgromadzenie. Przyjaciele bardzo się uradowali na jego widok, bo wiedzieli, gdzie był i modlili się o niego. Od razu zaproszono go, by podzielił się słowem. Pan wylał przez to słowo swoje wielkie błogosławieństwo, szczególnie gdy Misza wspomniał kilka epizodów ze swoich przejść. Obecność Ducha Świętego była tak obfita, że w czasie kazania zaczęło się przebudzenie i ludzie wyznawali swoje grzechy i pokutowali. Kajali się zletniali i odstępczy chrześcijanie, a przebudzenie miało masowy charakter.
W związku z tym u brata Miszy pojawiło się dużo obowiązków. Oprócz służby w zborze, cały wolny czas spędzał pracując dla Pana. Wizyty i rozmowy w domach, rozmowy po zgromadzeniach, to wszystko często ciągnęło się aż do północy, a nieraz i do świtu. Dlatego chłopak był zaangażowany w służbę dzień i noc. W końcu Misza poczuł, że doszedł do skraju fizycznych możliwości, a ponadto nie miał czasu na osobiste przebywanie ze Słowem i w modlitwie. Zupełnie wyczerpany i przygnębiony przybył na zgromadzenie z opóźnieniem i usiadł w ostatnich rzędach, żeby spokojnie pomyśleć. Zaatakowały go myśli potępienia i skłoniwszy nisko głowę, siedział na ławce. Co to jest? Skąd to się wzięło? Co robić? Pytał sam siebie. Próbował modlić się o siebie, by doznać posilenia, ale głowa opuszczała się coraz niżej. Jakby tego było mało, w tym momencie zauważyli go bracia i nieoczekiwanie, kiedy był pogrążony w swojej goryczy, chłopak powiedział do niego: Bracie, przygotuj się do kazania. Misza, oszołomiony, podniósł głowę i chciał odmówić, ale brat, który mu przekazał informację, zdążył już odejść. Misza próbował gestami i wyrazem twarzy przekazać bratu, że nie jest gotowy, nie może i nie ma nic do powiedzenia, ale nikt na to nie zwraca uwagi. Odśpiewano ostatnie słowa hymnu i prezbiter zapowiedział jego kazanie. Zupełnie oszołomiony i drżący z emocji, zdążył tylko w duchu krzyknąć do Zbawiciela: Panie, co ja mam mówić? Jestem zupełnie pusty. I tak stanął za stołem i mechanicznie otworzył zborową Biblię. Jego wzrok padł na jeden fragment i głośno i wyraźnie przeczytawszy go, poczuł, jak wielka moc Bożej łaski napełnia jego serce. Otworzył usta i polały się z nich prawdziwe potoki żywej wody. Mówił krótko, ale jak tylko powiedział Amen, po całej sali przeszedł jęk pokutujących. On sam także padł na kolana, płacząc ze wszystkimi. To prawda, że duch wieje dokąd chce i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Jana 3,8. W tamtej chwili Misza nawet nie przypuszczał, że to kazanie było jego ostatnim w tym miejscu. Pan przygotował dla niego inną drogę. Po powrocie do swego mieszkania otrzymał zawiadomienie o powołaniu go do wojska. Mało spał tej nocy, wiele myślał o nadchodzących doświadczeniach i choć dawno już miał na sercu, że odmówi przyjęcia w swoje ręce broni, to jednak ta sprawa nigdy nie stanęła przed nim tak konkretnie jak teraz. Długo i gorliwie modlił się tej nocy, by Pan posłał mu mądrość w rozmowach, zdecydowanie w postanowieniu i siłę w oczekujących doświadczeniach, których się spodziewał. W czasie modlitwy usłyszał cichy, ale stanowczy głos w swojej duszy. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje na oręż sprawiedliwości. Po modlitwie przyjrzał się sobie i stwierdził, że te członki, to jest ręce, nogi, słuch, wzrok, głowę i w ogóle całego siebie, oddał Bogu i na oręż sprawiedliwości i już nikomu innemu ich oddać nie może. Z tym postanowieniem pojechał Misza w swoje strony, aby stawić się w punkcie poboru. W rozmowie poinformował komisarza wojskowego, że jest gotów odbyć służbę wojskową, ale odmawia przyjęcia broni w celu zabijania. Komisarz nie był zbytnio zdziwiony, widocznie już nieraz spotkał się z ludźmi o podobnych poglądach, ale powiedział Michałowi, że będą jeszcze raz rozmawiać, ale już bardziej konkretnie na ten temat. Na kolejny raz nie trzeba było długo czekać i już wieczorem tego samego dnia, kiedy poborowi zostali wpisani, wezwano go ponownie. Tym razem w gabinecie było kilku ludzi. Jeden z nich szczególnie się wyróżniał, bo miał wyrazistą twarz, wypielęgnowany wąsik i był w podeszłym wieku. Rozmowę prowadził ten sam komisarz, ale tym razem przerodziła się ona od razu w atak. Pod adresem chłopaka posypały się wszelkiego rodzaju zarzuty, a po bezskutecznej i bezpodstawnej argumentacji zaczęły się groźby.
W sercu Miszy królował zupełny spokój, ani na chwilę nie zawahał się w swoim poleganiu na panu. Odpowiadał uprzejmie, ale tak konkretnie, że po jego odpowiedzi nie było już co dodać. Sam był zdziwiony w duszy, jaką siłę i mądrość pan mu posłał. Rozmowa przeciągnęła się do późnej godziny i już na zakończenie komisarz poinformował, że sprawa będzie przekazana do wyższego dowództwa. Po rozmowie Michaiła zatrzymał ten starszy komendant z wąsikiem i zaprosił na chwilę do swojego gabinetu. W czasie rozmowy zadał mu kilka pytań, na które ten chętnie i z szacunkiem odpowiedział. Oficer ten służył tu w punkcie poboru i wywodził się ze szlachty. Pochodził z rodu rosyjskiego księcia Wołkońskiego. Kiedy wszedł do gabinetu i zamknął za sobą drzwi, zwrócił się do Michaiła z następującymi słowami. Młody człowieku, muszę przyznać, że twoje zachowanie, odpowiedzi i zdecydowanie w słowach bardzo mi się spodobały. Pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem i nie mógłbym się tym nie zainteresować. Jestem tu już od długiego czasu i miałem okazję widzieć wielu ludzi i wiele smutnych następstw ich decyzji. Dlatego od serca chcę ci powiedzieć, że jeśli nie zmienisz swojego postanowienia, to czekają cię ciężkie następstwa. Naprawdę cię polubiłem i nie mówię tego w celu przekonania cię do zmiany zdania, ale by ci uświadomić, że musisz się liczyć z naprawdę ciężkimi konsekwencjami. Nie wiem, czego oczekujesz, pozostając przy swoich przekonaniach. Ze swojej strony, mimo szczerej sympatii do ciebie i możliwości określonego wpływu na losy ludzkie, nic jednak nie mogę zrobić, by ci pomóc. Powiem ci w sekrecie, że sam nie mam tu zbyt wysokiego zaufania, tym bardziej w takiej trudnej sprawie jak twoja. Dlatego przemyśl swoją decyzję i dopóki nie jest za późno, zadbaj o swoją przyszłość. Michaił wysłuchał go uważnie i odpowiedział. Jestem bardzo wzruszony pańskim stosunkiem do mnie i tym, że rozmawiając ze mną naraża pan własną reputację. Jednak muszę powiedzieć, że moje zachowanie, odpowiedzi i zdecydowanie w przekonaniach nie pochodzi ode mnie, ale od mojego Pana, Jezusa Chrystusa. To Jemu poświęciłem swoje życie i na Jego pomoc, pocieszenie i ratunek liczę, bo w swoim krótkim życiu jeszcze nigdy się na Nim nie zawiodłem. Swojej decyzji nie mogę i nie chcę zmienić, dlatego że obiecałem mojemu Bogu być wiernym aż do śmierci i tego już nikt nie zmieni. Pan również się przekona, że Bóg, któremu ufam, uratuje mnie. Na tym się uprzejmie rozstali. Po kilku dniach przyjechała komisja specjalna z Simferpola i Michaił Szpak został wezwany, by się przed nią stawić. To już była prawdziwa bitwa. Przekonawszy się, że żadne ich argumenty nie działają na chłopaka, członkowie komisji przeszli do szerokiego wachlarza gruźb. Ale pan i tym razem tak wzmocnił Michaiła i fizycznie, i w mądrych, wyczerpujących decyzjach, że po 6 spotkaniach przeciwnicy wpadli już we wściekłość i poinformowali go, że za odmowę przyjęcia broni przy powołaniu do armii będzie rozstrzelany. Protokół z wnioskiem komisji był przekazany do sądu, a w nim było jednogłośne postanowienie komisji o rozstrzelaniu. Wszystkie dni przed sądem Michaił odbył w serdecznej modlitwie i poście. Pan pomógł mu utwierdzić się w swojej decyzji, by wytrwać do końca. W listopadzie 1934 roku Misza pożegnał się z bliskimi i przyjaciółmi w wierze, szczególnie młodzieżą, i udał się na sąd. Cały proces odbywał się w duchu ostrych i brutalnych ataków. Wszyscy oskarżali chłopaka i zarzucano mu zdradę ojczyzny i Misza był już po chrześcijańsku przygotowany, by wysłuchać i przyjąć wyrok sądu. Po przerwie w sali wszyscy zamarli, oczekując na odczytanie postanowienia sądu. Sąd skazał chłopaka na 3 lata pozbawienia wolności. Wszyscy, zarówno przyjaciele, jak i przeciwnicy, oczekiwali nieporównywalnie wyższej kary i kiedy ogłoszono wyrok więzienia, nie tylko przyjaciele Miszy, ale i oskarżyciele odetchnęli z ulgą i odprowadzili go współczującym wzrokiem. Po kilku godzinach Michaił znalazł się w więzieniu. Wszystkie cele były przepełnione
i po wejściu do jednej z nich Misza zatrzymał się zaskoczony ciemnością i ludzkim ściskiem i usiadł na podłodze zaraz przy drzwiach. Dzięki przebytym w dzieciństwie doświadczeniom i cierpieniom oraz opowieściom, które słyszał na temat więzienia wcześniej, te straszne warunki, w jakich znalazł się po raz pierwszy w życiu, jakoś go nie przeraziły. Po kilku minutach Michał zaczął się rozglądać, patrząc na twarze aresztantów i opowiedział krótko o sobie. Jego uwagę przyciągnął staruszek, około 80-letni, z długą białą brodą, i Misza postanowił rozpocząć swoją znajomość z więźniami właśnie od niego. Podszedł więc i usiadłszy obok zapytał: Dziadku, a za co ciebie tu wsadzili? Staruszek w odpowiedzi machnął koślawą dłonią, chwilę pomyślał i ruszając bezzębnymi ustami powiedział: A co tu mówić, synku? Nocą mnie zabrali z chaty, gdzieś przywieźli i mówią, że ja jakiegoś kira zabiłem. Ot, cała moja wina, a skąd on się wziął ten kir, co ja go zabiłem? Do tej pory nie wiem, gołąbku. Wyjaśnił mu staruszek i wyjąwszy z kieszeni drżącą ręką brudną chustkę, wytarł nią nabiegłe do oczu łzy i zamilkł. Zamilkł i Misza, przyglądając się ze współczuciem aresztantom podobnym do tego staruszka. Żal mu było tych cierpiących, bezbronnych ludzi, którzy nie rozumieli swojej winy. I takich była pełna cela. Rozmyślając o nich, mimowolnie pomyślał i wzniósł w modlitwie: Panie, za co oni ponoszą taką karę? Nagle przed jego oczami pojawiło się wczesne dzieciństwo. Częściowo ze swojej pamięci, częściowo z opowiadań bliskich, przypomniało mu się, z jakim dzikim krzykiem wieśniacy rozwalali wtedy ich nadpalony dom, a on płakał na piersi umierającej matki. Westchnął i pomyślał: jedynie Bóg jest sędzią sprawiedliwym i On wie, czemu ten naród jest tak ukarany. Jednak staruszka było mu bardzo szkoda. W więzieniu siedział niedługo. Wkrótce po nastaniu zimy został wraz z innymi aresztantami odeskortowany na stację i zagoniony do wagonu. Jak się dowiedzieli, etap jechał do Azji. Wagon był całkowicie wypełniony urkami. W nawiasie tak w więzieniu nazywali się kryminaliści. Michał pierwszy raz w życiu znalazł się w takim otoczeniu. Jego jako ostatniego wciśnięto do wagonu. Ukazał mu się okropny widok. Obnażeni do pasa ludzie znajdowali się w skrajnej ciasnocie i od duchoty oblani byli potem. Wielu z nich było z przodu i z tyłu pokrytych różnymi tatuażami. Od ukrzyżowanego Jezusa w cierniowej koronie do strasznych smoków z rozdziawionymi paszczami. Wszystko to tonęło w szarej mgle z machorkowego dymu. Światło dzienne dostające się przez dwa otwory pod sufitem ledwo dochodziło do przeciwległej ściany. Istne piekło przemknęło w głowie Michała. Panie, zawołał i upadł na kolana obok swojej aresztanckiej torby. Kiedyś taki młodzieniec jak ja zawołał do Ciebie. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Uratuj mnie i chroń w tym koszmarze i nie daj mi się bać. Głos jego modlitwy ginął w potoku wszelkich najobrzydliwszych więziennych przekleństw. Słabe światło, ledwo dochodzące do podłogi, padało na jego pochyloną, ostrzyżoną głowę i zatkawszy uszy palcami, wylewał swoje serce w modlitwie przed Panem. Siedzący obok niego więźniowie przesunęli się trochę na boki, robiąc mu trochę swobodnego miejsca. Po kilku minutach z kątów wagonu wypełzli jego straszni mieszkańcy i z zaciekawieniem przyglądali się nowo przybyłemu, co też on robi na tej podłodze. Ej, ty, małolat, dawaj no tu! Michał usłyszał nad sobą ochrypły głos wśród zaległej ciszy. Podniósłszy głowę, ujrzał przy samym oknie człowieka, którego sam widok wywoływał w nim wewnętrzne drżenie. Był jak wszyscy rozebrani do pasa, ale różnił się od innych. Na jego owłosionym ciele znajdowała się prawiłka. W nawiasie kamizelka od garnituru, znak władzy i autorytetu do wyrokowania we wszelkich sporach między przestępcami. Spod której widać było wytatuowany na piersi łeb węża z otwartą paszczą. Na dokładnie ogolonej głowie leżała starannie złożona haftowana chustka.
Jedna brew nad okiem była głęboko rozcięta, co nadawało twarzy demoniczny wygląd. Niezbyt gęsta, jasna broda była starannie rozczesana i częściowo zakrywała ogon węża znajdujący się na szyi. Zrobiono przejście dla Michaiła i popchnięto go w stronę górnego koja, skąd zawołał go zakonny. W nawiasie – wor w zakonie, tytuł złodzieja o najwyższym wśród przestępców autorytecie. Zakonny był przez wszystkich w wagonie nazywany Broda. Świeży podmuch powietrza z okna jakoś ożywił Miszę i dodał mu śmiałości. I przy świetle lepiej mógł zobaczyć swoje otoczenie. Broda siedział po złodziejsku z nogami podwiniętymi pod siebie, tak jak to robią muzułmanie. Przed nim leżała otwarta torba Michaiła, z której widać było jakąś bieliznę i trochę jedzenia. Na wierzchu leżał rozłożony lniany ręcznik z pięknie wyszytymi słowami – Pan z tobą. Dobrodusznym, ale przenikliwym wzrokiem Broda spojrzał na niego i krótko spytał – za co? Michaił spokojnie popatrzył na oszpeconą szramą twarz przestępcy i pomyślał – przecież to teraz moja rodzina, z którą będę spędzał życie. I z poczuciem chrześcijańskiej miłości, współczucia i zaufania odpowiedział – jestem wierzący. Zamknęli mnie za moje przekonanie, za odmowę przyjęcia broni, za głoszenie Ewangelii. Najpierw chcieli rozstrzelać, ale potem dzięki Bożej łasce skazali na 3 lata obozu. A ty za co? Broda, zaskoczony pytaniem, poruszył jedną brwią i z lekką ironią w głosie niechętnie odpowiedział. Ja to w ogóle za nic, wycedził przez zęby. Jedna dama miała na sobie futro, które tak brzydko na niej leżało, że chciałem jej pomóc poprawić. A futro było ciężkie, karakułowe. Dama się potchnęła i upadła. Wtedy ja, jako dżentelmen, rzuciłem futro i chciałem ratować damę, ale chyba jakoś nieudacznie. W pośpiechu, po ciemku jej szyja znalazła się w mojej dłoni i ona, widać ze strachu, Bogu duszę oddała, a język wywaliła, o tak. A ja ze strachu zostawiłem ją, złapałem za futro i w nogi. Ogólnie wszystko się pomieszało i za tą pomyłkę dali 10 lat. Ha, 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 rozległo się po całym wagonie. Rozumiesz? A jak nie rozumiesz, to zrozumiesz, jak podrośniesz, kontynuował Broda. Z nami daj sobie spokój, bo niczego dobrego się nie dowiesz. Lepiej opowiedz o sobie, jak się stałeś wierzący. Co tam w Ewangeliach wyczytałeś, bo my, oprócz popów i zakonnic, nikogo nie widzieliśmy. A i tylko wtedy, jak pomagaliśmy im liczyć pieniądze, albo pomagaliśmy je schować. Ha, 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 znów wagon napełnił się przyjaznym śmiechem. Michaił zrozumiał, że jeśli nie zdoła teraz skierować ich uwagi na Chrystusa, to ci ludzie wciągną go w swoje bagno i nie wiadomo, co się z nim stanie. Dlatego po kolejnym wybuchu śmiechu, pomodliwszy się, zaczął mówić. Zapanowała cisza, szczególnie kiedy Broda warknął na wszystkich. Michaił rozpoczął od swojego trudnego dzieciństwa, ale po twarzach widział, że tym ich nie zdziwi. Widać, oni wszyscy byli z tej samej drogi, na której on kiedyś prawie zamarzł, tylko skręcili w inną stronę. I zmieniwszy kierunek opowieści, poprowadził ich w stronę Chrystusa. Po jakimś czasie Michaił zauważył, że opowieść o Chrystusie zaczęła sięgać ich serc. Ich twarze stały się poważne i skupione. Słuchając go, z rzadka coś między sobą szeptali, ale Broda wtedy fukał na nich. Michaił opowiedział im prostymi słowami, jak Chrystus przebaczył i uratował nierządnicę od kamieni faryzeuszów, jak rozmawiał z Samarytanką, uzdrowił 10 trędowatych i przebaczył rozbójnikowi na krzyżu. Na koniec opowiedział im przypowieść o synu marnotrawnym i mówiąc, z radością zauważył, jak głowy niektórych z nich, szczególnie tych starszych, opuszczały się powoli na pierś. Ironiczna maska znikła z twarzy Brody i patrzył poważnym i skupionym wzrokiem gdzieś za okno. Co działo się w tej zepsutej duszy zgubionego człowieka, wiedział tylko Bóg. Po opowieści Michaił zamilkł. Milczeli wszyscy. Broda, lekko się ocknąwszy, z przekonaniem i westchnięciem powiedział. Tak, młody, taka jest prawda. Wszyscy tu jesteśmy synami marnotrawnymi, tylko każdy po swojemu.
Niektórzy z nas wyszli z domu ojcowskiego, a niektórych życie wyrwało na tą samą ciemną drogę, na której ty kiedyś zamarzałeś. Ale teraz wszyscy spotkaliśmy się przy tym świńskim korycie i czekamy, aż zaskrzypią drzwi i postawią nam kocioł z balandą, której żadna świnia nie chciałaby zeżreć, a my będziemy ją dzielić na bierką, a nawet czekać na dolewkę. Naprawdę, nikt tu nami się nie przejmuje. Może tylko ojciec i matka, jeśli ktoś ich jeszcze ma, wspomną nas i tylko wtedy, jak zapalają świeczkę przed Mikołajem Ugodnikiem. Wziąć na przykład mnie. Ile już razy wracałem w łachmanach do tego rodzinnego domu. Ile razy już matka mnie obejmowała, zalewając się łzami, a nie lubiłem tego w młodości. Pobyłem w domu tydzień, dwa i znów w tango. A nasze bale, sam wiesz jakie. Raz przytulisz jakieś fanty albo damę podobną do tej, o której ci w żartach mówiłem i bawisz się. A przecież raz się uda albo dwa, a na trzeci albo na dziesiąty i tak popłyniesz. I z powrotem tutaj do świńskiego koryta. Teraz, kiedy lata minęły i rozumu się nabrało i nieraz już wracał człowiek do domu z myślą dość, starczy już męczyć siebie i matkę staruszkę. I było takie pragnienie w życiu, że jestem pewny, że jeśli by mi wtedy pomogli, tak jak ty teraz opowiadasz o Chrystusie, że uratował nierządnicę przed ukamienowaniem, to stałbym się innym człowiekiem. Ale zamiast Chrystusa na progu stanął starszy brat, w cudzysłowie, jak z twojej przypowieści. Męt, po waszemu milicjant. Zamiast tego, co powiedział Chrystus, nie osądzam cię, idź i nie grzesz więcej, rozkazał ręce do tyłu i w kajdanach przyprowadzili na milicję. Okazało się, że w mieście miał miejsce rabunek, a ja chociaż nie byłem w to zamieszany, to jeśli wcześniej mi się to zdarzało, to teraz już nikt nie pytał. Winny, niewinny, dawaj tu. A przecież my mamy też swoją złodziejską Ewangelię i tak samo jak u was, złodziej za złodzieja musi życie położyć, a nie wydać. Jak widzisz, życia nie musiałem położyć, ale ratując siebie i towarzysza otrzymałem tą oto szramę. Zranili mnie wtedy śmiertelnie. Zamiast pomóc wrócić do życia, okaleczyli mnie. Od tej pory śmiertelnie nienawidzę starszych braci i postanowiłem, że do ojcowskiego domu już nie wrócę. Widocznie masz więcej szczęścia ode mnie. Z twojego rozdroża skręciłeś w stronę stogu siana i nie wpadłeś w ręce starszych braci. I jak widzę, wybrałeś jasną drogę. Idź po niej, chłopcze, i nie skręcaj. My, jak widać, musimy się smażyć w jednym kotle z diabłem. Nie, mój drogi, przerwał Michał. Jeśli zrozumiałeś sens Bożej miłości w przypowieści o synu marnotrawnym, to zrozum ją tak, jak powiedział Chrystus wiszącemu obok niego rozbójnikowi. A jeśli chodzi o starszych braci, to mam też swoich i wcale nie lepszych niż twoi, chociaż w innych ubraniach. I przyjdzie mi jeszcze niejedno od nich wycierpieć, jeśli stąd wyjdę. To twoje? Broda wskazał grzebieniem, który ściskał w dłoni na jego otwartą torbę i kiedy Misza potwierdzająco kiwnął dłonią, powiedział: zabieraj wszystko i sprawdź, czy się zgadza i kładź się tam w kącie, wskazał tym samym grzebieniem. Ej ty, rudy, szoruj stamtąd na podłogę, rozkazał rosłemu chłopakowi z rudymi brwiami. Tym razem Misza nie sprzeciwiał się mu, domyślając się, że mogłoby to popsuć mu nastrój. Natomiast spokojnie dogadał się z chłopakiem, że zmieszczą się obok siebie, na co wszyscy uprzywilejowani chętnie się zgodzili, na czele z samym Brodą, trochę się przesuwając i robiąc więcej miejsca. Ten szczególny przywilej okazany Michałowi nie był ostatnim. W czasie obiadu podzielił się resztkami jedzenia ze swojej torby z otaczającymi go, co wywołało jeszcze większą sympatię do niego. Po obiedzie Broda głośno ogłosił: bracia złodzieje, trzeba trochę kulturalniej teraz. Palcie przy okienku, bo można tu przecież zdechnąć, jakby tu kto wpuścił jakieś zwierzę, to od razu by padło. I przestańcie się tak wydzierać, bo już i u starszych braci uszy więdnąć zaczynają. I faktycznie, w wagonie trochę się przejaśniało, tak że można było chociaż widzieć twarze. Od skrajnego zmęczenia, albo może od przypływu świeżego powietrza, Misza padł na prycze i zapadł w twardy sen. Obudził się dopiero w nocy.
Gdzieś niedaleko z przodu parowóz, wyrzucając snopy iskier, sapał, podjeżdżając pod wzniesienie. Oj, jak ciężko, oj, jak ciężko. A koła pod wagonem miarowo odpowiadały: wszystko przejdzie, wszystko przejdzie. Rodzina aresztantów, obnażona do kalesonów, spała niespokojnym snem. Styczniowe powietrze co jakiś czas wpadało świeżym strumieniem przez kraty w okienkach i walczyło z zatęchłym odorem ludzkich ciał. Co chwila, na przemian z chrapaniem, słychać było jęczenie, zgrzytanie zębów lub oderwane słowa sennych majaczeń. Tak, ciężki ten aresztancki sen, pomyślał Michał i pomału, wymacawszy po ciemku rubachę, ubrał się i klęknął na kolana, wylewając przed Panem swoje serce w słodkiej modlitwie. Nie zabierali go z rodzinnej ziemi ani od kochającej matki, a przed nim też nie było nic dobrego i ta niepewność przyszłości męczyła jego duszę. Chłopakowi szedł dopiero 24 rok życia. W gorących łzach wylewał swoją duszę przed Bogiem, modlił się za pozostawionych przyjaciół, szczególnie tych, którzy na nowo się przebudzili, za tą biedną aresztancką rodzinę, wśród której sądzone mu było spędzić najbliższe lata, i to lata najlepsze, młode, kwitnące. Wspomniał biednego staruszka, którego oskarżono o zabójstwo jakiegoś Kira, którego on nawet nie znał, i tego nieszczęsnego Brodę, zagubionego, wściekłego na wszystko, co go otacza, ale który znalazł gdzieś w zakamarkach duszy dobre uczucia dla Michała. W modlitwie wyraźnie zobaczył ten sam ginący bez nadziei świat, do którego przyszedł, zostawiwszy niebo, sam Zbawiciel, a teraz posyła jego, Michała, w samo piekło, żeby tym ginącym duszom zaświadczyć o nim. Modlił się za swoją nieznaną przyszłość, żeby Pan przeprowadził go i ochronił. Podróż była bardzo długa i wyczerpująca. Koszmar etapu odebrał wszelkie siły życiowe. Jednakże Pan cudownie ochraniał Michała. W końcu 1935 roku wyładowali ich na obrzeżach Taszkentu. Po kilku dniach przeprowadzono ich z więzienia przejściowego do łagru położonego wśród pól, gdzie na brzegach szumiących strumieni miękkim dywanem rozkładała się pierwsza świeża zieleń. Śnieżnobiałe pąki kwiatów pokrywały drzewa moreli, śliwek, czereśni, a jasnoróżowe pączki ozdabiały drzewa brzoskwiniowe. Ciepłe, orzeźwiające powietrze odurzało bezsilnie pochyloną głowę i pobudzało do życia. Michał wciągnął pełną piersią i z ukrytym uśmiechem na ustach cicho zawołał: Panie, do jakiej cudownej krainy mnie przyprowadziłeś? Od pierwszych dni został przydzielony do pracy w dziale mechanicznym i Pan ustosunkował życzliwie do niego przełożonych. Wkrótce zaczęli go zabierać poza obóz do załatwienia wszelkich problemów. Później, gdy się przekonali po kilku próbach, że jest odpowiedzialny, uczciwy i starannie wykonuje wszystkie zadania, pozwolono mu na wolne wyjścia do miasta. Jego pierwszą myślą, gdy znalazł się pośród tłumu na ulicach miasta, było: jak mam znaleźć swoich? I tutaj także Pan okazał swoją łaskę. Nabrawszy odwagi, Michał zaczął pytać ludzi na ulicy: przepraszam, czy nie wie Pan, gdzie zbierają się na modlitwę baptyści? Jeden z przechodniów spojrzał na jego podejrzany strój i powiedział: nie wiem, gdzie się zbierają na modlitwę, ale wiem, gdzie mieszka jedna baptystka. Pokazał mu drzwi domu i długo patrzył za nim, dopóki Michał nie podszedł tam. Misza zapukał i zaraz wyszła do niego kobieta w średnim wieku. Po jej otwartej, ale lekko wystraszonej twarzy Misza poznał, że to chrześcijanka. Przepraszam bardzo, powiedziano mi, że w tym domu mieszkają wierzący, baptyści. Czy to prawda? Spytał Michał. Kobieta trochę się zmieszała i zamknąwszy za sobą drzwi, wyszła na zewnątrz. Długo i badawczo przyglądała się chłopakowi, a potem odważnie powiedziała: tak, mieszkają tu wierzący, a kogo pan szuka? Ja nie znam nikogo, odpowiedział Misza. Dopiero niedawno przyjechałem do miasta i chciałbym znaleźć swoich. A powie mi pani, gdzie się odbywają zgromadzenia? Kobieta jeszcze bardziej się zmieszała i powiedziała tak: ale u nas zgromadzenia są zamknięte już od 2 lat, a gdzie się odbywają, nie mogę powiedzieć.
Michał, widząc, że jego pytania ją wprawiają w zakłopotanie, postanowił jej więcej nie męczyć i tylko spytał jeszcze: A pani, jak widzę, też jest chrześcijanką? Tak, odpowiedziała już swobodniej. W takim razie witam cię, siostro, i proszę, jeśli można, żebyśmy zaszli do ciebie razem się pomodlić. Nazywam się Misza Szpak. Kobieta również wyciągnęła ręce i odpowiedziała: Witam, jestem Zinowiewa. Proszę wejść, pomodlimy się. I poprawiwszy chustkę, wprowadziła gościa do ciasnej kuchni, a potem razem uklękli. Brat niewymuszenie i serdecznie dziękował Bogu za wszystkie przeżyte trudności, szczególnie za to, że znalazł w tym mieście swoich i prosił, żeby Bóg pobłogosławił jego pobyt w Taszkencie. Siostra nie zdecydowała się pomodlić na głos, ale po modlitwie zaproponowała gościowi obiad. Misza podziękował, ale widząc, że w domu panuje ubóstwo, odmówił i obiecał, że jeszcze przyjdzie. Pożegnał się i wyszedł na ulicę. Odprowadzając Miszę, siostra przeżywała w sercu wielką rozterkę. A co jeśli to szczery brat, może samotny i nie ma gdzie nawet głowę skłonić? Wieczorem, kiedy wrócili do Mownicy, podzieliła się z nimi wiadomością o niespodziewanej wizycie. Chociaż nie radzili się śpieszyć z ujawnieniem, gdzie odbywają się zgromadzenia, to ona całą noc męczyła się z wyrzutami sumienia. Wieczorem następnego dnia, gdy Misza znów zastukał do drzwi, z radością otworzyła i wpuściwszy go, oznajmiła: Bracie, bardzo się męczyłam przez to, że tak nieufnie cię przyjęłam, a w nocy Pan mi objawił, że powinnam ci pokazać, gdzie się spotykamy. Problem w tym, że zabrali nam nasz dom modlitwy i nie ma zgromadzeń. Tylko młodzież zbiera się potajemnie po domach i niektórzy ze starszych. Bardzo nas prześladują władze. 15 braci zamknęli po tym, jak zabrali dom modlitwy, dlatego jesteśmy ostrożni. Ale dzisiaj zdecydowałam, że sama cię zaprowadzę. Chodźmy. I ubrawszy się, już po ciemku poszli na spotkanie. Zapoznanie z młodzieżą, o którym już wiemy, było takie radosne, że przyjaciele zapomnieli zupełnie o konspiracji i na następny wieczór przyszli całą gromadą prosto pod bramę obozową. Długo i z ciekawością oglądali obóz przez stalowe pręty bramy i chodzili wzdłuż ogrodzenia, ale nie wiedzieli, jak zobaczyć Miszę Szpaka. Bali się odpowiedzieć na pytania strażnika, aż w końcu zobaczyli więźnia idącego do obozu i poprosili go, by przekazał wiadomość Miszy. Brat wyszedł do nich, kiedy już było ciemno. Odeszli od obozu i długo cieszyli się, rozmawiając. A kiedy się rozeszli, byli bardzo szczęśliwi, że przyszli odwiedzić i usłużyć więźniowi.